25 stycznia Kościół obchodzi uroczystość nawrócenia świętego Pawła Apostoła. Jest to również dzień wspomnienia błogosławionego Antoniego Świadka, prezbitera i męczennika. Antoni urodził się 27 marca 1907 roku w Pobiedziskach w Wielkopolsce w wielodzietnej rodzinie. Jego ojciec był kołodziejem. Po maturze, którą zdał w 1928 roku w Kępnie, wstąpił do seminarium duchownego w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 10 czerwca 1933 roku z rąk sługi Bożego Augusta kardynała Chlonda. Skierowano go do pracy w Bydgoszczy. Z wielkim zaangażowaniem podjął posługę wikarego oraz kapelana harcerskiego i wojskowego. W szeregach krucjaty eucharystycznej zgromadził 1500 dzieci, dbał o ich rozwój duchowy, organizował dla nich przedstawienia teatralne, zajęcia sportowe oraz wycieczki. W 1937 roku powierzono mu tworzenie nowej parafii na przedmieściu Sierniczek, nadal będąc wikarem w Bydgoszczy. Dzięki dobrej współpracy z parafianami w ciągu 2 lat wybudował probostwo. Po wybuchu wojny był kapelanem na froncie, pracował też w szpitalu dla polskich jeńców. Gdy wrócił do parafii, troskliwie pomagał ludziom, zwłaszcza ubogim, oraz rodzinom z małymi dziećmi. Mimo iż było to zabronione, w kościele używał języka polskiego. W lipcu 1942 roku wyspowiadała się u niego parafianka nosząca polskie nazwisko, a podczas sprawowania tego sakramentu oboje używali języka polskiego. Owa kobieta doniosła o tym władzy niemieckiej. Został aresztowany przez gestapo i osadzony w bydgoskim więzieniu, gdzie ciężko pracował. Po kilku miesiącach przewieziono go do obozu w Dachau. Tam spotkał m.in. swojego ojca duchownego z seminarium, księdza biskupa Michała Kozala. Pracował przy sortowaniu odzieży, na plantacjach wikliny i w obozowym komandzie transportowym. Wycieńczony ciężką pracą obozową, brutalnym traktowaniem tylko dlatego, że był kapłanem, chorobami, zmarł z modlitwą różańcową na ustach 25 stycznia 1945 roku. Był jedną z wyjątkowych dusz kapłańskich, które słoneczną pogodą ducha, czystością charakteru i głębią życia równocześnie pociągają, ale i onieśmielają i zawstydzają. Tak zaświadczył o nim ksiądz Jan Ziółkowski, świadek jego męczeństwa. W czasie mszy świętej odprawianej potajemnie na terenie obozu po śmierci księdza Antoniego, w homilii ukazując duchowe piękno ofiarnego i wiernego kapłana, powiedział: na godzinę wyrwaliśmy się z własnej męki obozowego życia, by rekwiem eternam wymodlić dla tego, który tej męki ostatnią wypił już kroplę. Czyny człowieka stają się prawdziwie wielkie dopiero wtedy, gdy źródłem ich są szlachetne pobudki i intencje, a właśnie wielkość zmarłego leżała w nim samym. Niezłomny kapłan, bo niezłomna płonęła w jego duszy wiara. Gorący Polak, w którym palił się znicz wiary i nadziei w sprawiedliwość dziejów i którego ożywiała niezmierna tęsknota za pracą na niwie ojczystej, jak i winnicy pańskiej. Prawdziwie dobry człowiek, o czułym i niezmiernie uczynnym sercu i pogodnym umyśle. Tkliwy i wdzięczny syn, który matkę miał za najcenniejszy skarb na świecie. Nie byłem tym, któremu zmarły pozwolił zaglądać w swoje sumienie, a jednak nie waham się powiedzieć: zaprawdę, chciałbym kiedyś jak on zginąć i z takim jak on sumieniem stanąć przed sędzią i z takich jak jego winy być sądzony. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionym męczennikom, Antoniemu i jego współtowarzyszom, udział w męce Chrystusa. Wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami.